Yo, 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 z tej strony Epson, to kolejny odcinek Deltaruna. Jesteśmy w lesie przed labiryntem. Pogadaliśmy sobie z Suzy i z Lancerem ostatnio, gdzie to stwierdzili, że zbudują naszą wstrętną maszynę do zabicia nas na samym końcu. Także no. Także lecimy dalej. By the way, beware. Ja już, Jezus Maria, chyba w każdej sesji daję im inny głos czy coś. By the way, beware yourself of the forest maze. You'll probably get completely lost without someone who knows the way through, that is. Yeah, I know the forest like the back of my head. Okej, okay, że na pewno się zgubimy, jeśli... Ja nie idę tam, gdzie on. On się nic nie zna. Nie, ale unik poszedł. O, Suzy, yo. Hej, przegrańcy. Zaraz, zaraz, zakrzykajcie, gdzie jest Lancer. Cóż, on nie szedł w dobrą stronę, więc... Pozwoliliście mu iść samemu? Wiecie, że źle mu idzie w labiryntach, co nie? Prawdopodobnie się zgubił i jest teraz zdezorientowany. Ha, jestem zgubiony i skonfuzjowany, zdezorientowany. Przepraszam, Suzy, nie chcieliśmy, żebyś się o niego martwiła. Spójrz, ja się o niego nie martwię. Kizim buszą po prostu... troszczyć się o ciebie i to tyle. W każdym razie wypadł mi z drogi, znajdę go. Wygląda na to, że ona też nie zna dobrej drogi, Chris. Jesus. Okej, okay, oni poszli bocznymi, więc ja pójdę środkową, tak? Okej, okay, oni poszli w lewo i w prawo. Act blocks are rearranged. Isper. Jeśli się uda, oczywiście. Głowa, tors i giry. Jest zadowolony, więc go oszczędzamy. 38 DS-ów. Oni poszli w te dwie, czyli my idziemy w tą. Co to jest? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okej. Okay. Czy myśliśmy jako jedyni dobrą drogą? Za labiryntem. Zajebiście. Czy to mój twór? Chris, czy to nie jest maszyna, którą zaprojektowaliśmy? Okej, okay, to będzie trudne, ale... Próbujmy dalej. O, to niedobrze. Myślicie, że to jest złe? Poczekajcie. I zobaczcie, co się stanie, kiedy to odpalimy. Śmiech Suzy. Wasz projekt ssał, więc wysadziliśmy go w powietrze. A, rozumiem. Więc jaki jest wasz plan teraz? Wychodzi na to, że nie potrzebowaliśmy planu, tylko zasady. Ktokolwiek, kto wchodzi w naszą drogę, będzie rozwalony w pył. Ale Suzy, ty potrzebujesz nas, żeby wrócić do domu. Czy rozwalenie nas nie jest trochę bezprodukcyjne? Nie. Wiecie co? Tu źle myślicie. Wiecie co? Ja wiem, że nie mogę bez was się stąd wyrwać. Ale bycie... dobrym naprawdę nie jest w moim stylu. Więc pomyślałem o tym trochę. I może powiedzmy to sobie wprost. Jeśli dacie radę mnie pokonać, pójdę z wami i będę tym dobrym. Ale jeśli przegracie, wy staniecie się źli
z nami. I co, i zrobicie cokolwiek powiemy. Ha, ha, ha! Nasze ruszenie jest waszym rozkazem. Więc, co wy na to? Susi! Nie musi się odpowiadać. Po prostu was rozwalimy tak siak, więc... Do zobaczenia. Dwóch złych zablokowało drogę. Jezu, jak dziwnie. Dobra, akt. Susi Lancer. Dobra, Susi Sink Anything. Lancer. X Anything Anything. What the fuck? No, mam wrażenie, że śpiewanie może być dobrą opcją, bo ona przy śpiewaniu kołysanki zasypiała. Jeśli damy radę ją uśpić, jeśli zrobimy ją zmęczoną i rzucimy Pacify, to się oszczędzimy? What? Dobra, śpiewaj. Jest, Suzy zasnęła, zajebiście. Och, Suzy za piękna pieśń. Lancer. A gloating about how great their team is. Ale Suzy śpi. A, ona śpi, a nie jest zmęczona, czyli nie mogę tego użyć prawdopodobnie. Dobra, spróbujmy Lanciera. X anything. It's our last to compliment the enemies. Wyglądacie jak naprawdę dobry zespół. Jestem z was dumny. Lancer jest trochę zaczyna być przekonany do tego. Okej. Może jeśli ja mu powiem to? Co so Lancer grouting about? O, a tym jak zrobię defend, żeby sobie naładować TP. Spróbować powiedzieć Lancerowi, że podobają ci się jego włosy. Jeszcze bardziej go to przekonało. O nie, Suzy wstała, krzają. Uuu, śpić! Ej, dobra, te ataki są w miarę łatwe. Ładujemy TP na nich. Dobra. Ja myślę, że jeszcze raz trzeba by jej zaśpiewać, żeby mieć pewność, że nic nam nie zrobi. Bo ataki Lanciera są w ogóle nie... W ogóle nie są straszne. Dobra. W takim razie Lancer anything. Defend. Powiedzieć Lancerowi, że dałbyś mu... Także dałbyś mu kosz piknikowy wypełniony robalami. Już się prawie do tego przekonał. Okej, okay, on tego chciał, I guess. Ale TP ładowanko weszło. Ale jestem dobry w tę grę. Łatwa jest strasznie. Dobra, w takim razie przekonajmy go jeszcze bardziej. Albo dobra, dajmy mu tak. Powiedzieć Ralzejowi, żeby dołożył mu ostatnim atakiem dobroci. Więc podsumowując, ja was lubię i myślę, że wszyscy powinniśmy być... spróbować się ze sobą zaprzyjaźnić, cokolwiek. Co jest, stary? No bo ja tak trochę zacząłem lubić naszych wrogów. Teraz to, że ich widzę, sprawia, że jestem miękki. I to jest zła atmosfera do walki. Cóż, jeśli ty nie chcesz walczyć, nie ma w tym... Nie ma po co w ogóle walczyć. Więc koniec walki. Jest! Cóż, nie pokonaliście nas, bo wy tak trochę oszukaliście przez przekonanie do siebie Lancera, ale... Chciałem powiedzieć miłość. Dobroć. Ale jeśli muszę, to w takim razie chyba przejdę na waszą stronę. Ale nie spodziewajcie się, że zrobię coś innego niż walka. No nie, Lancer zdradzony. Cóż, jesteśmy szczęśliwi, że jesteś z nami z powrotem, Suzy. Nie, po prostu pospieszmy się i idźmy do domu. Suzy? Czy to znaczy, że nie jesteśmy już zespołem? The Dark Squad! Ja... To znaczy, Oczywiście, że nadal jesteśmy zespołem.
Ty możesz, możesz być częścią The F Squad! Wow! Ja? Ja w The F Squad? Wait. Jeśli będę się trzymał z wami, tymi dobrymi, wtedy możemy mieć nadal pasujące koszulki? Jasne, raz je zrobić. E? Okej, spoko. What the fuck is this face? Ah! Lancer dołącza do zespołu. What the fuck? What the fuck? Jak to Lancer dołącza do zespołu? The f squad grows. Bo już za nami chodzi, wiesz? O, okej. Widzę, że tego nie robisz. Tak. Najmniej nie będę do nikogo zmuszał. The Trashing Room. Nikt nie naprawił tych drzwi jeszcze? The fuck, Lancy. Możesz za nami chodzić, wiesz? O, okej. Okay. Powiedzmy, że chodzi. Wow, to jest super. Nigdy nie byłem w takim dużym zespole wcześniej. Nie masz jakiegoś swego legionu różnych ludzi? Tak, ale to tata kazał im mnie słuchać, więc tak naprawdę wcale mnie nie lubią. Nie potrzebujesz już więcej tych klaunów. Po prostu chodź z nami. Ajaj! Kurde, nadal jestem głodna. Tak jakby nic, co tu zjadłem, nie miało znaczenia. Mogłem ukraść więcej hajsu z tej wyprzedaży słodyczy. Ja chciałem później upiec ciasto. Więc jaki jest haczyk? Musisz przestać się ze mnie śmiać, po pierwsze. Podziękuję. Spójrz, Suzy, drzewo cukierków. O, piekło tak. Hell yeah. Ale nie ma tam cukierków. Kurde, ten ostatni kawałek jest za wysoko, żebyśmy go schwycili. A, nie martw się, Suzy. Mam specjalną transformację na takie momenty. Naprawdę? Spójrz, już się zespole. Spójrz, oto moja forma stołka. Ale ty tylko położyłeś swoje ręce na ziemi. Ej, nie bądź taki zazdrosny. Mam. O, powiedz mi, jak smakuje. Nie jadłeś go wcześniej? O, ja zawsze zastanawiałem się, jak to jest. Ale nie pozwalają mi wziąć go samemu. No cóż, w takim razie ty mi powiedz, jak smakuje. To dajesz mi go? Myślałem, że byłaś głodna. Ja zmieniłam zdanie. O, Suzy. Ha, ha, ha! Cukierek dołącza do zespołu! Wystarczy tego! Co za głupota. Więc, jak smakował? Ble. Yummy, yummy, yummy. Smakował jak przyjaźń. Jak to smakuje? Ha, ha, ha. Jak moje... Disintegrating?
Jakby moje zęby się rozwalały na kawałki? Się znikały? Aha, że ohydne, dobra. To w sumie źle. Tak, ale dzięki, że się nim podzieliłaś. Jesteś dobrym przyjacielem. Cóż, ty też, chyba. Tylko chodzenie z wami, rzemeczki, jest dobre. Tak jakbym robił coś ważnego. Ponieważ jesteś z tymi światłymi, świetlistymi na zwierzę. Naszym zadaniem mrocznych jest pomagać im. To jest jedyny sposób, żebyśmy mogli czuć się naprawdę spełnieni. Na serio? Ale mój tata nienawidzi świetlistych. On chce... Czy twój tata wydaje się szczęśliwy? Ja nie jestem pewien. Wybory moralne. Czyli może porzućmy tę głupią gadkę o celu życia. Jest po prostu szczęśliwy, że zjadł ten dziwny cukierek. Tak, nadal mam boosta. I got the boost from ages. No gdzie się... No spójrzcie. Ja nie jestem stąd i takie... takie zaznajomienie się to też jest takie, no wiecie, sprawia, że czujesz się szczęśliwa? Nie. Tak. Może. Widać ile gadania. O, spójrzcie wszyscy. Można już stąd zobaczyć zamek. Tak, to ja tam mieszkam. Ja i mój tata. Co to jest to czarne coś, co wylatuje z góry? To jest fontanna Suzy. Jeśli możemy się tam dostać, ty i Chris będziecie mogli wrócić do domu. O kurde, to było długie. Chris, Lancer, lecimy. Jesteście pewni, że nie ma innej drogi do domu? Fontanna jest teraz pilnie strzeżona. Jeśli spróbujecie tam pójść, możecie zostać ranni i... No i co? Lancer, no dalej. Nikt nie pokona takiego zespołu jak my. Jeśli ktokolwiek wejdzie w naszą drogę, wszystko co musimy zrobić, to rozwalić ich. Ale... Coś... Będziecie się musieli walczyć. Wszyscy krwawią, co nie? Nie martw się o to. Ktokolwiek to jest, będą zimni na ziemi, zanim się obejrzysz. Ale Suzy... Co? Ja myślę... Ja chyba powinienem żyć. Co? Kiedy wrócisz? Nigdy. Hej, czekaj chwilę, Lancer. Do czego tak dziwnie się zachowujesz? Suzy, zaczekaj. Świetliści podchodzą do zamku, brać ich. Easy peasy, lemon squeezy. Bro, o, oh, fuck. Powinienem wrócić po tego armora, prawda? O! Jakby już jak wszystkie leciały z jednej strony. Dobra. Easy peasy. Lancer! Hej, co ty robisz? Otoczyliśmy ich. Czekajcie. What? What?
Wy, biedni świetlici, powiedziano nam, żeby trzymać was zamkniętych na całą wieczność. To źle dla was. Chciałbym zobaczyć, żebyście zostali. Chciałbym zobaczyć waszą karę. Ale Ralsei jest mrocznym, a Suzy jest świetlista i tu nie ma. O. To jest. Well, this is a fine. How do you do? Is it Chris? Imprisoned for eternity. That sounds like it might take a while. And Suzy, where is Suzy? We have to find her, Chris, before she gets hurt. Or hurt someone else. Musimy znaleźć Suzy, zanim zostanie skrzywdzona albo skrzywdzi kogoś innego. Może jest tutaj coś, co pomoże nam w ucieczce. Może dziura w ścianie. Te kajdanki są jakieś dość modne? Wziąć się? Jasne, weź. Iron Shackle. Okej, do armora mi to dało, to są... armor. Aha, nie mogę tego w ogóle wybrać, no dobra. Iron Shackle. Shackle that ironically increases your attack and defense. Okej. There's a crack in the wall, what could be inside? It's more wall. Jest dziura w ścianie, co może być za tą dziurą? Więcej ściany. Co? Nothing here except for poor architecture. Engineering. Fuck me. Są zbyt trudne słowa dla mnie. Perpetuate. Wait the most. Taste mossy. Rage P most. Most out. Że maxed out. Więc, Chris, co znalazłeś? Co to wszystko zielone dookoła twoich ust? 2 minuty w więzieniu i już zacząłeś jeść mech? Założyłeś nawet na siebie kajdanki, więc... Wyglądasz, jakbyś był do tego stworzony, do życia w więzieniu. Więc niczego nie znalazłeś. Cóż, Chris, nie poddawajmy się jeszcze. Ale... jeśli stąd nie wyjdziemy z jakiegokolwiek powodu, w takim razie chciałem tylko powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że cię spotkałem. Hej, idioci, możecie się zamknąć? Próbuję się skoncentrować. Suzy? Gdzie jesteś? Nie wiem, w więzieniu? Na serio, jestem... Ale teraz na serio, jestem poza moją celą. Pogadałam z... Przekonałam strażnika, żeby dał mi klucze. Suzy, naprawdę? Jak? Rozwaliła go. She trashed him. Zaprosiłam go do wizyty w koszu na śmieci. W każdym razie jest jakaś zagadka tutaj. Okej, rozwiąż się, Suzy. Ja nie znam się na zagadkach. Hej, może po prostu będziemy tu siedzieć i poczekamy na Lancera. On mieszka w tym zamku, w takim razie musi przyjść i nas uratować. A dlaczego Chris i ja nie możemy ci pomóc rozwiązać tej zagadki? Spójrzcie, nie potrzebuję waszej pomocy. Ale... kiedy mówicie to tak na głos, to... wiecie, nie zatrzymam was. Chris, powiedz Suzy, co ma robić. What? O, okej, dobra. Czyli, że to jest... a spade or a diamond. So I need to... add spade. A diamond, swap and not spade. Easy. Tak, udało się. Świetnie, teraz chodź i nas uwolnij. W porządku. Naprawdę przyjdzie nas uwolnić? Dzięki, że jej pomogłeś, Chris. Ona to docenia. Chris, czy martwisz się o Suzy?
coś nie. Obojętnie jak się czujesz. Nie chodź tutaj. To chyba nie będzie źle, jeśli pomyślimy chwilę, zamkniesz swoje oczy i pomyślisz o tym, co ona teraz robi. O, w porządku, wyszłam z mojej celi. Gdzie teraz? Do zagadki. Chris, powiedziałeś coś? Nie mogę ich słyszeć już. Po prostu pójdę w tę stronę. Goddammit, pojęcie w prawo. Cóż, to ślepy zaułek. To głos Lancera. Kurde, kolejna z tych zagadek. Może powinnam wrócić i zapytać Chrisa. I dopilnujcie, żeby oni... Lancer. Ja to po prostu zrobię sama. Dajesz Suzy! Słop! O! Zajebiście. Rozumiecie? Oni muszą zostać w swoich celach. Świetlisi nie mogą uciec. Zwłaszcza ta fioletowa. Lancer? Oh shit. Zabiję go. Suzy! Co ty tu robisz? Lancer... Chris i Ralsei nadal są zamknięci. Ja wiem. Ja byłem tym, który kazał moim ludziom ich zamknąć. To... Żebyście byli trzymani na dole. Na zawsze. Lancer, ty chciałeś nas pozbyć? Myślałam, że byliśmy zespołem. Ja mogę to wyjaśnić, Suzy. Nie. W porządku. To bardzo w porządku w sumie. Nie musisz nic mówić. Ja rozumiem. Rozumiem to, wiesz? Jeśli ktokolwiek chciałby być naprawdę moim przyjacielem. Suzy, to nie! Zamknij się. Ale... Zamknij się! Odgryzie mu twarz. Zejdź mi z drogi. Słyszałeś mnie? Zjeżdżaj stąd! Nie. Nie słyszałeś mnie? O, stary. Próbowałam cię ostrzec. Więc nie myśl, że będę się czuła winna. Kiedy będą musieli cię krzyścić z podłogi. Zmiatać z podłogi. Hej, chcesz zobaczyć, co się dzieje ze zdrajcami? Ja nic nie robię. A nie, ja unikam, dobra. Dobra, ja unikam. Oni zostają zmiażdżeni. Ja nie chcę, Suzy, przestań. Nie wiem, po co ładuję to TP w ogóle, ale okej, ładuję. Jeśli nie zejdziesz mi z drogi, zabiję cię. Rozumiesz to? Zabiję cię! Fuck, Suzy. O, on już mnie unika. Zbudłowałeś, idioto! Suzy, nie zabijaj go. Mogę to jakoś przerwać, cokolwiek. Czekaj. Dlaczego mi nie oddajesz? Jezu, ile on ma HP? Hanka się budował.
Masz wrażenie, że mi zależy? Nie chcesz się po prostu... Chcesz się po prostu położyć i umrzeć? Po prostu sprawę, że to jest dla mnie łatwiejsze. Mogę wyjść z gry? W porządku, wystarczy. Jeśli chcesz umrzeć tak bardzo, w takim razie zdychaj! Suzy? Spudłowałaś. Ja. Ja cię nie chcę zabić, stary. Po prostu odejdź, proszę. Ale Suzy, jeśli ja was puszczę, wtedy... Wtedy wy i mój ojciec będziecie musieli walczyć i pozabijacie się nawzajem. Przynajmniej jeśli tutaj zostaniecie, żadne z was nie. Żadnemu z was nie stanie się krzywda. W takim razie ja go nie zabiję, przysięgam. Ja i on, my po prostu. Przegadamy to. No spokojnie, wiesz. Ja. Nie sądzę, że mojemu ojcu się to spodoba. Ej, Lancier, no dalej. Przecież jesteśmy zespołem, co nie? Nic nas nie powstrzyma. Walczenie czy nie? W porządku? Ta, masz rację. Możemy zawsze spróbować. Mogę też pomóc. Pójdę i pogadam z moim tatą. Tak go zmiękczę. No teraz gdzieś dokąd zmierzamy. A, pójdę do niego teraz. Weź uwolnij Rosea i Chrisa. Susie? Tak? Czy my nadal jesteśmy przyjaciółmi? Tak. Jasne, znaczy, jeśli chcesz. To narka. Jak ja mam niby pokonać w ten sposób jego ojca? No dalej. Coś wymyślę. Ciekawa walka. Więc dlatego, okej, Chris? Hej. Suzy, przyszłaś nas uratować. Wiedziałam, że miałaś, że masz serce bohatera, Suzy. Nie przeciągaj struny. Chris i Ralsei dołączyli. Do drużyny. Coś było, o. Tak, nawet ja zostałem aresztowany. I jestem tylko parą oczu. Do czego ten świat doszedł? Zastanawiam się, czy to, co tutaj jest do góry, nie? Czy to jest jakiś pattern? Diamond Spade Hard Club. Diamond Spade Hard Club. Spade Hard Club. Diamond Spade Hard Club. Bo wiecie, bo tam na początku w miarę gry. Zaraz po Fields of Hopes and Dreams doszliśmy do miejsca, w którym trzeba było wpisać kod, a kodem była kolejność pokoi w zamku. Pokoi? Dzięki, że mnie zaprosiliście, ten kosz na śmieci jest naprawdę świetny. Ja przepraszam za te niedogodności wcześniej. Spoko, luz. Dobra, ale czy mogę dostać jakiegoś save'a, bo już długi trochę ten odcinek. Tak jest, sejwik. Dobra, dużo się w sumie stało w tym odcinku. Zajebiście dużo. Pokonaliśmy Suzy i Lanciera, przez co dołączyli oni do naszej drużyny.
Ale potem Lancer z powrotem nas zdradził, ale tak w sumie to nie zdradził, bo chciał tylko, żeby nikomu nie stała się krzywda. I w sumie Suzy się tak trochę odmieniła, bo w sumie to nie chciała go zabić. No nic, ciekawie się dzieje. Także co, kończymy i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem, mam głupie wrażenie, że się zbliżamy strasznie do końca. Co mi się nie podoba, bo fajnie się w to gra. Ale no. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, yo yo, wiecie co robić tam na dole i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lululul. I was in my place, never wanted to. Always lived inside, never wanted you.